evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accidents. A Beaver County man being held for murder. And more labor. Ostatnie śniadanie, ostatni poranek w Egipcie. Już jesteśmy lekko prawie spakowani. Musimy poczekać na taksi. Będziemy potem jechać do Taby, przechodzić przez granicę do Izraela, autobusem do Ejlatu i na lotnisko. No i potem czekać na samolot. Długi dzień przed nami. Na ładunie. Jeszcze baterie ostatnimi promieniami słońca przed powrotem do szarości krainy deszczowców. Ostatni spacer po mieście. No to jest już naprawdę ostatni, bo teraz taksówka przyjedzie za 2 godziny i już naprawdę. Więc zatytułujmy ten odcinek Last Walking Tour. Dahab Last Walking Tour. Wszystko się może zdarzyć. No. A w zasadzie wracając z takich okoliczności przyrody do nas, to ja zawsze się czuję, jakbym umierał. Więc każdy powrót do domu to jest powolna śmierć. Więc sformułowanie, jakbyś miał zaraz umrzeć, jest dość bliskie prawdy. Się może bardzo sfalowane. Wiecznie dzisiaj, ale gorąco, no, mimo wszystko gorąco. Jedziemy dzisiaj tu i stąd lecimy w ruch. A teraz o tej porze wszystko jeszcze zamknięte. Chłopaki jeszcze kramów nie rozstawili. Taki czas siesty. Troszeczkę. Nie godzina handlowa. Turyści są teraz pod wodą. Na leżaku. Na basenie. Tylko tacy jak my, co? Zaraz gdzieś jadą. Jadą ludzie od rana. Ale pantalony można sobie kupić. Suwenirki, jakieś suwenirki. O, Egipt. A taki Egipt. Ten jest fajny. Do you have diver? How much is this? It's 20. Yeah, very good. And this one? And it's 20. 20. Yeah, that's good. It's a joke. Tak, świetna pamiątka z Egiptu. Indiański Dreamcatcher. Pinocchio. Taki popularny to Pinocchio. Albo galoty. It's clothes here. Close. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Meczet mówi. Meczet mówi. To jest największy market w Gazala Market w Dahab. Jedyny, gdzie są ceny. And this is what? This is Bedouin tea? Yeah. How much is this? This bed? This is 90 baht. 90? Which is cheaper? On weight? We can close also. Yeah, and how much is this kind of? This is 50 baht. No. It's old. This is This is high in this one. This is but small. This is also a Bedouin tea, yeah?
This Bedouin? This Bedouin tea. This is Bedouin tea? This is Bedouin tea? Ah, this is Bedouin tea with hibiscus? No, rose. Rose. It's habat. So I wish this one. It's habat with rose with cinnamon. Oh, nice. Okay. Zapaszki różne. Zapaszki, dzbanuszki do herbaty i różne przyprawy. It's lavender. Tym razem już naprawdę się żegnamy. Ciao. Ciao, pokoiku. A, zostawimy otwarte i tak będę sprzątać. Ciao, akacja. Ach, ostatnia. Palma. Morze. Pasem słońca. Tak, ja nie chcę wyjeżdżać. Ale co zrobić? Przyszedł jeszcze Basim się pożegnać. Hi. Nice to stay here. Yes, towels, our towels, swimming pool towels are in the room. Thank you. Thank you. Bye. License, I can't drive this car. Really, it's your car? Yes. Yeah? But why you can't drive? Why? Because it has like touring plate. Ah. And the license that I have, I can only drive like private cars. So there are different types of license? Yes. Przepisy, tak jest przepis. Podyktować numery. Paszportu. Wiesz, że ja nie mogę pisać, więc muszę naprawdę to zrobić szybko. No przy to wszystko nie pojedziemy. Czyje teraz najpierw? Moje. Oby relatywnie szybko i bezproblemowo. I będziemy w ziemi obiecanej. Chodzi ta ziemia sobie. No i jesteśmy w Izraelu. Przeszliśmy granicę, tam nie wolno było filmować. Granica się kończy tu. Przejście, a my jesteśmy tu. Czekamy na autobus. Natomiast jest jeden problem. Tak jakby nie potrafię rozkład gwiazdy przeczytać. Tak. Oprócz tego, że tutaj jestem, to wiem. I że tu przyjedzie coś. Ponoć za 25 minut. Line, jaka to jest line? 16, tak? 16 line to jest Taba Eilat. Taba Border Crossing. Airport. No dobrze. To on jedzie, proszę. Jakby ktoś tu był, to trzeba szukać autobusu 16, który jedzie z Taba. Jedzie przez Eilat, to chyba jest dworzec. Jedzie aż na. Aż na airport. No, wygląda, że jesteśmy we właściwym miejscu. Ach, spójrzmy sobie w tym czasie na morze. Mocno tu wieje. Eilat, Aqaba, Izrael, Jordania, Izrael,
Egipt. A tam 20 km dalej Arabia Saudyjska. Ciekawe miejsce świata. Więc czekamy na autobus. No i tak okazało się, że autobus na lotnisko, ten, który mamy już bilet, chyba za godzinę. W związku z czym siedliśmy w miejski... Okej, siedliśmy w miejską 15, która jedzie na dworzec. Z dworca powinien być szybciej jakieś inne na lotnisko, na który teoretycznie bilet już mamy. No się okaże na miejscu. Bilet tutaj z granicy na dworzec autobusowy w Hejlacie kosztuje 4,20 zł. A na lotnisko 21 chyba szekli. Więc jedziemy teraz do Hejlacu, do miasta, na dworzec autobusowy, złapać autobus na lotnisko, które jest 30 km od miasta. Sytuacja wygląda tak, że dotarliśmy na dworzec autobusowy tutaj, ale autobus na lotnisku jest dopiero od 20.30, są synchronizowane jakby z lotami. Nawet jest kartka z lotu do Warszawy, jest to trzecia, autobus 20. Z czym mamy 2,5 godziny na posiedzenie. Bardzo duszny, więc wyszliśmy tu na zewnątrz. Takie knapeczki i zamówiliśmy. Haha, proszę, co my zamówiliśmy sobie? Świeży soczek. Tak jak w Izraelu, byliśmy stricte. Zawsze piliśmy świeże soczki. Fajnie będzie, że wifi to może sobie. Chciałem hot doga, ale hot dogi wyszły, że tak powiem. Hot dogi się skończyły. Więc są jakieś sandwicze, których nie za bardzo. Ja przejdę się, zobaczę wokoła. Co tu ciekawego? Są oczywiście lody. Są takie różne sandwicze, nawet apetycznie, aczkolwiek ja po prostu nie lubię. Coś tu wokoło jest jeszcze i mamy czas zwiedzić kawałek Hejlatu. Jakieś sklepy tylko widzę. Jakiś market. I tam widziałem Adidas Outlet. Są hotele. Chyba. No patrzcie, a to właśnie Izrael. Normalnie gości z kiwerą na ulicy. A ja. Taki klimat mam. Tu hot doga nie będzie, to jest dworzec. Oczywiście taka chamska Żydówa w informacji. Po prostu nie raczyła stać. Jak zapukałem, to łaskawie podeszła i w ogóle mówi, że jest kartka, jest napisane, że autobus. W ogóle, że ona nie rozumie, o co pytam. Ona w ogóle nie rozumie, bo jest kartka. I ja pytam ją, czy autobus to jest z granicy na lotnisko, to tu się zatrzymuje, 16 numer. Ona mówi, w ogóle nie, w ogóle jest kartka i w ogóle ona nic więcej nie powie. I do widzenia. I zamknęła. No, po prostu, kurry. No cóż. Pamiętam. Jaki kurs wymiany jest? Dolar 3,60, euro 4,15. No. To chyba nie będzie jakiegoś wielkiego zwiedzania Hejlatu. Wypijemy soczek. I cóż. Mam nadzieję, autobus będzie. I będzie miejsce w nim. Bilety co prawda mamy. Byliśmy tu przed na lotnisku. Return od razu. No. O, jest Adidas Outlet. Jakieś inne ciucholandy. Przydała się to jakaś knajpka fajna przy dworcu. No, ciepło przynajmniej jest. Miły wieczór na dworcu. Stoimy ciągle na lotnisku. Po prawach, chyba w 7 kolejnych okienkach. Jednak izraelska służba graniczna jest wyjątkowo. Z jednej strony drobiazgowa, z drugiej nawet wody nie zabrali. Lecimy! Welcome and goodbye. Wszystko. Już się raz nie gadałem. Cały czas się żegnam, od wczoraj się żegnam. Żegnam się. Z tym światem się żegnam. Z tym światem się żegnam. Po nocy.
Mm-hmm.